Honor Play porównywany jest z Pocophone F1. Oba urządzenia są ponadprzeciętnie wydajne w swojej cenie i dają powody do spojrzenia na rynek smartfonów w nieco inny sposób. Jak wypada smartfon stworzony do gier, który swoimi gabarytami oraz wagą nie odbiega od innych telefonów? Sprawdźmy to. Na początku odcinka dobra wiadomość dla Was, mianowicie możecie wygrać właśnie oto ten smartfon. Nie wiem, czy koniecznie akurat w tej wersji kolorystycznej, ale to teraz nie jest istotne. Co trzeba zrobić, żeby stać się posiadaczem nowego Honora Play? Zobaczcie koniecznie w opisie, tam jest zadanie konkursowe, bardzo łatwe, więc zachęcam Was do udziału. A tymczasem mogę Wam powiedzieć tyle, że Honora Play sprawdzimy pod każdym możliwym względem. Również rzucimy okiem na GPU Turbo oraz na to, jak ten smartfon radzi sobie z grami. Także oglądajcie koniecznie do końca. No i oczywiście weźcie udział w konkursie. W przeciwieństwie do Pocophone, Honor Play może pochwalić się atrakcyjnym wykonaniem. Smartfon zbudowany przede wszystkim z metalu, który przy kontakcie z dłonią zachowuje się bardzo kulturalnie. Pojawiają się lekkie smugi, ale nie są one widoczne. W zestawie otrzymujemy przezroczysty case, co oczywiście działa na plus dla producenta. Warto w tym momencie dopowiedzieć o obecności wielu wariantów kolorystycznych. Jest nawet specjalna edycja czarno-czerwona i czerwono-czarna, która ma nadawać dodatkowo gamingowego charakteru. Fajne zagranie, to bardzo lubię. Poza tymi stylistycznymi akcentami nie mogę wetchnąć nic Honor. Jedynie ten notch, ale pamiętajcie, że możemy go wyłączyć, a samo wcięcie nie jest koszmarnie wielkie jak w przypadku smartfonów Xiaomi. Z tyłu urządzenia jest skaner, bardzo dobry, szybki i precyzyjny skaner, to trzeba dopowiedzieć. Nie zabrakło odblokowania twarzą, co również działa o dziwo dobrze, do tego stopnia, że podczas testów nie zdarzyło mi się skorzystać z wpisywanego 6-cyfrowego pinu zabezpieczającego telefon i po kilku tygodniach, gdy telefon wyłączył się, nie byłem w stanie go odblokować, bo pinu nie pamiętałam. Jak widzicie, tak dobrze działające zabezpieczenia mogą zapominalskiej osobie spłatać figla. Honor Play ma znacznie więcej ciekawszych elementów niż samo wykonanie, dlatego sprawdźmy teraz jego ekran. Już w porównaniu z Pocophone mówiłem o specjalnej powłoce pokrywającej ekran. Pozwala ona na przyjemniejsze przesuwanie palcem po powierzchni wyświetlacza, co sprawdza się nie tylko podczas gier, ale i w trakcie codziennego użytkowania. Sam ekran to jednostka o przekonej 6,3 cala konkret o rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Odpowiednie zagęszczenie nie drenuje baterii, ale również dostarcza dobrej jakości treści na ekranie. Technologia tego wyświetlacza to LCD IPS. Do kolorów absolutnie nie mogę się doczepić, są porządnie nasycone, czerń ma akceptowalną głębię, jasność maksymalna pozwala komfortowo pracować w ostrym słońcu, a minimalna jest optymalna do zadań nocnych. Muszę pochwalić, jak Play radzi sobie z refleksami słonecznymi. O dziwo, tak padające światło jest zaskakująco mało problematyczne. W ustawieniach mamy podstawowe opcje edycji kolorów, ekran w Honor Play jest solidny i na pewno pasuje do swojej półki cenowej. O grach i wydajności powiem sobie nieco później, a tymczasem zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, bo w końcu będą dalej nowe odcinki, porównanie i oczywiście konkursy. Zrobione? No to poznajemy Honora Play dalej. A teraz przyszedł czas na baterię. W smartfonie o duszy gamerskiej potrzebna jest zdecydowanie solidna bateria. Honor zaproponował ogniwo o pojemności 3750 mAh. Wartość ponad 4000 daje nadzieję na długie godziny grania w gry. Tutaj mamy nieco mniej. W cyklu mieszanym, czyli trochę internetu, muzyki, socialki, czyli życie typowego obywatela tej planety, to czas pracy na ekranie wahał się w granicach 6 godzin. Jeżeli bardziej dociążycie akumulator, to wiadomo, wynik będzie nieco niższy, ale wydaje mi się, że przy takich podzespołach rezultat osiągany przez ten model jest dobry. W praktyce na koniec dnia zawsze zostawało mi około 15-20% baterii. W ustawieniach macie tryb oszczędzania energii, nie mamy ładowania indukcyjnego, ale nie zabrakło szybkiego ładowania przewodowego. Jakie było moje zaskoczenie, gdy pewnego dnia telefon zapikał do mnie z komunikatem o aktualizacji do najnowszego Androida 9.0. Od razu złapałem za telefon i zaktualizowałem go. Mamy również MUI 9.0 i jest tu kilka nowości. Szata graficzna dosłownie minimalnie odświeżona, widać to po belce ze skrótami. Mamy spis ostatnio otwartych aplikacji przewijane horyzontalnie, nadal mamy sterowanie gestami. Co najważniejsze jednak, smartfon działa tak, jak tego oczekujemy. Szybko, bezkompromisowo, nie mamy momentów zadyszek i szczerze mówiąc, jestem znacznie bardziej zadowolony z kultury pracy niż w przypadku Pocophone F1, który lubił trochę pofiglować z naszą cierpliwością. Z mniej standardowych funkcji w systemie jest możliwość nagrywania ekranu. Obecnie sztuczna inteligencja jest wszędzie, nawet w galerii, która kataloguje fotki pod względem tego, co się na nich znajduje. Sztuczną inteligencję jednak przede wszystkim znajdziecie w aparacie. Honor Play identyfikuje 22 kategorie,
rozpoznając podobno ponad 500 scenerii. Nie będzie zaskoczeniem, że zdjęcia z AI są przede wszystkim bardziej jaskrawe, z podkręconą saturacją i kontrastem. W niektórych warunkach dobrze to wygląda, na przykład jak fotografujecie piwo. Pokazywać go nie będę, bo wiecie, YouTube ma swoje zasady i tak dalej. AI nie skreślam w aparacie, ale wydaje mi się, że potrzeba też trochę innego spojrzenia w tym temacie. W aplikacji aparatu znajdziecie również tryb nocny. Miałem nadzieję, że będzie podobnie działał jak w P20 Pro, ale jest on okrojony. Owszem, pomaga w zdjęciach nocnych, ale trzeba solidnie ustabilizować rękę. Fotki nocne wypadają spoko, są czernie bogate w informacje, aczkolwiek właśnie tutaj przydałby się większy kontrast. Za pomocą tego urządzenia można serio zrobić ciekawe fotki, ale jest jedno ale. Play łapie straszne flary, a więc smugi światła, nawet jeżeli źródło tego światła nie jest w kadrze. Jest to ewidentny problem po stronie optyki. Zdjęcia za dnia z AI o dziwo nie cechują się przesadnymi kolorami. Ba! Play korzysta z płaskiego profilu barwowego, co ma swój klimat. Oczywiście oko przyzwyczajone do jaskrawości będzie twierdzić, że kolory są wyblakłe, ale moim zdaniem bardzo naturalnie oddają to, co ludzkie oko widziało w oryginale. Szczegółowość na plus, bokeh mega mnie zaskoczył. Próbowałem robić tego typu zdjęcia w tak abstrakcyjnych warunkach, a telefon sobie poradził i to jak, jestem pod wrażeniem. Przy bardziej jednolitych kadrach AI powoduje cieplejszy balans bieli, oczywiście sztuczną inteligencję możecie wyłączyć, jeżeli macie taki kaprys. Ogólnie zdjęcia oceniam pozytywnie. Przypomnijmy tylko, że z tyłu mamy dwa obiektywy, jeden o rozdzielczości 16 megapikseli, drugi 2 megapiksele do mierzenia głębi. Frontowa kamerka posiada matrycę o rozdzielczości 16 megapikseli, w tym przypadku bokeh aż tak celny nie jest. Zdarzają się dosłownie minimalne wpadki na fotkę, jeżeli dobrze się przyjrzycie. Ogólnie wrażenie jest dobre, tym bardziej, że mamy sporo detali na zdjęciach, a zaszumienie przy naturalnym świetle praktycznie nie występuje. Jest na pokładzie tryb portretowy selfie, ale tych filtrów to nie do końca lubię. Mamy pojedynczy głośnik multimedialny umieszczony na dolnej krawędzi. Nie należy on do najgłośniejszych, jakie w smartfonach spotkałem, ale czystością dźwięku nawet na maksymalnej głośności zaskakuje, żeby nie powiedzieć szokuje. Gra bardzo czysto nawet przy wyższych tonach, które często w smartfonach są po prostu gubione. Na słuchawkach jest również niczego sobie. W efektach możecie wybrać audio 3D, która jest funkcją analogiczną do DTS X 3D w LG. Efekt jest zauważalny, dla bardziej wymagających użytkowników jest korektor ręczny. Do audio nie mogę się doczepić. Komunikacja. Mamy NFC. Od tego trzeba zacząć, dzięki czemu są możliwe płatności zbliżeniowe. Nie odczułem problemu z internetem, jakość rozmów jest bardzo dobra, GPS ma czasami pewne zwiechy, szczególnie ze wskazywaniem kierunku, w którym podążamy. Cała reszta jest na plus. Honor najbardziej podkreśla walory wydajności oraz wykorzystanie tego smartfona w grach. Po pierwsze otrzymujemy 8-rdzeniowy procesor Kirin 970 oparty na sztucznej inteligencji. Taktowanie tego procesora wynosi 2,4 GHz, wspierane 4 albo 6 GB pamięci RAM w zależności od wersji. Pamięć wewnętrzna jest stała i wynosi 64 GB z możliwością rozszerzenia jej o kartę SD. Przypomnę tylko, że Kirin 970 znajduje się w takich smartfonach jak Huawei P20 Pro czy Mate 10 Pro. Na tym się nie kończy. Honor Play ma coś takiego, co producent nazywa GPU Turbo. Jest to technologia zwiększająca wydajność, stabilność urządzenia, która również wyciska siódme poty ze smartfona, dając użytkownikowi zwiększony komfort grania. Zadaniem tej technologii jest również utrzymywanie stałego poziomu FPS-u w grach, dodatkowo zmniejszenie zużycia energii rzekomo o 30%. Trudno to sprawdzić, bo badania należałoby zrobić w takim samym urządzeniu z GPU Turbo oraz bez niego. Teoria teorem, dlatego sprawdźmy, jak ten smartfon sobie radzi w grach. Macie na kanale dedykowany odcinek o grach na Honorze Play, wystarczy, że zajrzycie w karty, tam go znajdziecie. Sprawdziłem Play na różnych grach i w przypadku żadnej nie było problemu z płynnością czy komfortem rozgrywki. Co więcej, Honor Play wspiera wibracje 4D, ale warto dodać, że one działają tylko w konkretnych grach. Nie jest to rozwiązanie jak w Xperia, gdzie telefon staje się swoistym wibratorem i w sumie nie wiadomo, czy wibruje do rytmu, czy co powoduje u niego taką sekwencję wibracji. W Playu mamy bardziej subtelne wrażenia, a same mikrowibracje nie są generowane przez silniki wibracji. Efekt wspierany jest głośnikiem i naturalność tego rozwiązania miło mnie zaskoczyła, choć spodziewałem się większego uderzenia. Mimo wszystko nie jestem rozczarowany. Podsumowując, tak szybko wspominając sobie test i co w nim powiedziałam, trudno znaleźć mi jakąś taką bardzo istotną wadę, która mogłaby skreślić w jakiś sposób Honora Play. Jest to bardzo solidne urządzenie z fajnymi multimediami, z dobrą wydajnością, no i w świetnej cenie. Dodatkowo możecie stać się posiadaczem tego smartfona zupełnie za darmo, biorąc udział w konkursie, o którym Wam przypominam i do którego Was zachęcam. Ja się z Wami żegnam i czekam na Wasze zgłoszenia pod tym filmem. Cześć i do zobaczenia!